Cześć, witajcie kochani. Pentatonika molowa, tonacja A, no, bardzo popularna tonacja A, akurat tutaj w takim na fajnym miejscu gryfu na piątym progu. Jakie ma interwały pentatonika molowa? Być może ktoś może powiedzieć, mnie to nie interesuje, jakie ma to interwały, chcę wiedzieć, żeby to fajnie brzmiało, fajnie to się grało, tą pentatonikę, żeby było fajne riffy, można było jakieś pocisnąć. Tak, to oczywiście to jest docelowa umiejętność, ale jakie ma interwały pentatonika molowa? Przede wszystkim ona ma tak, prymę, dźwięk pierwszy to jest pryma. Od niej oddalony jest o tercję małą następny dźwięk, czyli tercja mała. Później jest kwarta czysta, oddalona od pierwszego dźwięku. Zawsze odnosi się do pierwszego dźwięku. Czyli jest pryma, prymus, pierwszy dźwięk, tercja mała, kwarta, później jest kwinta w stosunku do pierwszego dźwięku i septyma mała. Czy widzisz, pięć dźwięków jest. Na przykładzie pentatoniki w tonacji A molowej to są dźwięki A, C, D, E, G. Interwały, pryma, tercja mała, kwarta, kwinta, septyma mała. No i dobra, no i teraz w praktyce te interwały zawarte są, jeżeli dźwięk główny, tu musisz wiedzieć jedną rzecz, jeżeli dźwięk główny jest na piątym, jest dźwiękiem A, tutaj mamy takie pozycje pentatoniki, to pierwszą, w tym filmiku pokażę pierwszą pozycję. W pierwszej pozycji dźwięk główny jest na najgrubszej strunie, jako pierwszy dźwięk, który gramy. I tu jest zrobione tak, że mamy na każdej strunie po dwa dźwięki. Taka jest zasada. Gramy dwa dźwięki na strunę. Koniec, kropka. Czyli tak, jeżeli dźwięk A, strasznie to trzeszczy, nie? Jeżeli dźwięk A jest na piątym progu, to tercja mała musi być też na tej samej strunie. To jest tutaj, na ósmym progu. Kwarta później jest na strunie piątej, na piątym progu. Kwinta jest na progu siódmym. Septyma mała jest na strunie czwartej, teraz na piątym progu. I później znowu pryma, czyli też dźwięk A, jest znowu na strunie czwartej na siódmym progu, czyli w skrócie od najgrubszej struny. 8, 5, 8, 5, 7, 5, 7. I później analogicznie nam wychodzi z tego założenia, które założyliśmy wcześniej. Mają być dwa dźwięki na strunę. No to skoro tu było A, czyli ta pryma, na czwarta struna na siódmym progu, miały być dźwięki tak. A, C, D, E, G, później A, C, D, E, G, A, C, D, E, G i tak dalej. Czyli skoro tu jest A i muszę na następnej strunie zagrać też dwa dźwięki, to C jest akurat też na piątym progu, na strunie trzeciej. D jest na siódmym. A, C, D. Później E jest na piątym progu na strunie drugiej. G jest na ósmym progu na strunie drugiej. A jest na piątym progu, tak samo jak na najgrubszej. Na piątym progu, na pierwszej i na ósmym. I teraz po kolei wszystkie dźwięki w poprzek całego gryfu. Czyli jeden zapis to jest taki, że mamy, może sobie nawet zapisać, gdzieś na kartce rozpisać, że mamy od najgrubszej struny próg 5, 8, 5, 7, 5, 7, 5, 8, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 8, 5, 8. To jest pozycja pierwsza. Możesz dać rzymski znak, rzymską cyfrę 1. Ja zawsze właśnie robię, jeżeli chodzi o pozycję skali, to daję po prostu cyfrę rzymską. Czyli mamy dźwięki A, C, D, E, G, A, C, D, E, G, A, C. No i teraz tak, interwały. W tym momencie ważna jest informacja ta, że interwały, które tutaj mamy, to są interwały ogólnie uznawane za takie melancholijnie brzmiące. Pentatonika molowa, po prostu molowa, mol znaczy miękki. W zasadzie to można powiedzieć taki melancholijny, taki smutnawy, aczkolwiek nie chodzi o to, że smutny, taki, tylko ogólnie taki trochę zdołowany, trochę taki melancholijny dźwięk. Głównie przez tercję małą, którą tutaj mamy, czyli ten i septymę małą. I teraz ćwiczenie na interwały w tej w pentatonice.
rozkmij sobie coś takiego, że mamy dźwięk główny, czyli prymę, i spróbuj zrobić sobie coś takiego, że grasz na przemian główny i następny stopień skali. Coś takiego jak to, uwaga. Jeszcze raz. Spróbuj sobie tak zagrać, czyli najgrubsza struna na piątym i później na ósmym. Później znowu na piątym i na piątym na strunie piątej. Później na piątym na najgrubszej strunie i na siódmym na strunie piątej. Kaszelek. Później na piątym, bo to jest ten dźwięk A, na najgrubszej i na piątym na czwartej. Na piątym na najgrubszej i na siódmym na czwartej. To jest wstępujące, sobie gramy po kolei wszystkie interwały. Tutaj dzięki temu ćwiczeniu wyraźnie słychać, jakie mamy zawarte relacje między dźwiękami, prawda? Bo wyraźnie słychać tu tym. Drugie ćwiczenie to było mianowicie takie, żeby sobie nucić. Wiem, że to takie, nucenie to nie za bardzo, ale nucić te interwały, bo teraz też chodzi o to, żeby mniej więcej w głowie mieć zanotowany ten przebieg, jakby to powiedzieć, przebieg emocji, które w tej skali występują, bo tutaj... No to teraz... Tu tym, tu ty, tu ty, tu ty, tu tym, ty, tu ty, tu ty, tu ty, tu ty. Mi, 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 mi. O, nawet nie trafiłem z dźwiękiem. Mi, mi. O, teraz było. To sobie poćwicz parę razy. Pierwsze ćwiczenie, drugie ćwiczenie, kilka razy sobie rozkmin. Trzecie ćwiczenie było mianowicie w drugą stronę, że idziemy od najwyższego dźwięku, czyli gramy pierwszy i najwyższy. O, shit. Czyli po prostu gramy najniższy i tą oktawę wyżej, czyli czwarta struna na siódmym progu. Później na piątym. Później piąta na siódmym. I piąta na piątym. I szósta na ósmym. I później ten wyjściowy, ten pierwszy, ten A. Tylko teraz można było się pokusić, no dobra, zrobiliśmy to ćwiczenie w obrębie oktawy, czyli w obrębie wszystkich tych 12 półtonów, które mamy, no nie? Czyli od A do A. A teraz pokuśmy się na ćwiczenie następne, które byłoby, zaczynamy od pierwszego dźwięku i jedziemy aż do ósmego progu na pierwszej strunie, czyli tak. Strony. O, coś takiego. Tu już słychać wyraźnie, że tam ten rejestr to już się bardzo rozszerza, no nie? Już jest taki bardzo, bardzo taki gdzieś tutaj wysoko, już nawet ciężko to zanucić. Próbuj nucić. Ja wiem, że to jest takie, o rany, ale fałszuję, ale wycie, o Matko Święta. Nie, tu chodzi o to też, żeby się jakby mózg troszeczkę jakby się też dostroił do tych dźwięków, które mamy. Oczywiście możemy zagrać jeszcze tu. Tu, o tu. Czy to była pierwsza pozycja? Kolejne ćwiczenie to byłoby takie, w zasadzie no bardzo proste, bo teraz jeżeli mamy na piątym progu tą całą pierwszą pozycję, to
oktawę wyżej też ją znajdziemy. Czyli mamy na piątym progu, to musimy znaleźć dźwięk A na tej samej strunie na oktawę wyżej, czyli na piątym progu jest i na którym? Tu, gdzie dwie kropki, jest 12, 13, 14, 15, tu jest dźwięk G, gis A. Czyli teraz to samo mamy tu, właśnie to, co zagrałem przed chwilą. Spróbuj sobie też właśnie te ćwiczenia, o których wcześniej mówiłem, zrobić i na tej pozycji. To na razie tyle. Trzymaj się, zobaczymy się w następnej lekcji. Bajo!